Nowe dostawy szczepionek. 3,7 milionów dawek jedzie do Polski w przyszłym tygodniu, dostawy 3,7 milionów szczepionek. Najwięcej Pfizera. W poniedziałek do Polski dotrze partia kolejnych 2,4 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer, poinformował w sobotę prezes rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kurczmierowski. W kolejnych dniach spodziewanych jest ponad 1 milionów 350 tysięcy. Dawek preparatu w AstraZeneca, Johansson Johansson i Moderny. Prezes Kuczmierowski powiedział, że na wtorek zaplanowane są dostawy szczepionek od AstraZeneca 868 000, sztuk oraz 237 tysięcy Jednodawkowego preparatu firmy Johansson Johansson. W przyszłą sobotę oczekiwany jest transport 250 tysięcy Dawek szczepionki firmy Moderna. Taka też liczba szczepionek moderny 250 tysięcy. 800 sztuk, dotarła w sobotę do składnicy RARS w Wąwale województwo łódzkie. Opóźniona dostawa astrazeneki jak zaznaczył Kuczmierowski, przyszłotygodniowa dostawa od AstraZeneca pierwotnie była planowana na poniedziałek, ale w sobotę rano firma poinformowała, że szczepionki trafią do Polski dopiero we wtorek. Oznacza to być może konieczność przesunięcia szczepień drugimi dawkami AstraZeneca dla części pacjentów. Jednak od środy te szczepienia będą mogły być zrealizowane, zapewnił Kuczmierowski. Cztery szczepionki w Polsce, polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Johnson Johnson jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister Zdrowia od poniedziałku 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstraZeneca i 42 dni dla Pfizera i Moderny. Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.